ubiegłym roku na aktywizację bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał ponad 11 milionów złotych. W tym roku tych środków będzie jeszcze więcej. Zostaną one przeznaczone m.in. na dofinansowanie szkoleń, organizacji stażów i tworzenie nowych firm. Jeżeli chodzi o środki finansowe, to też warto tutaj zaznaczyć, że poziom tych środków roku ubiegłego był 11 milionów, natomiast w tym roku mamy tutaj bardzo dobrą wiadomość, nastąpił wzrost. Przyznanych zostało nam więcej środków, to jest w okolicach 14 milionów złotych. Tu oczywiście proszę pamiętać, że większość środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast pozostałe to rezerwa Funduszu Pracy i sam Fundusz Pracy. Nadal będziemy realizowali zadania dla pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dostaliśmy ponad 600 tysięcy w tym roku i oczywiście będziemy ogłaszali nabory i widzimy, jak wielkim zainteresowaniem również ta pomoc się cieszy. Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął procedurę umarzania pożyczek w ramach pomocy tarczy antykowidowskiej. Pomoc w ramach tarczy będzie również kontynuowana w tym roku. Wnioski można już składać, ale odbywa się to tylko w formie elektronicznej. Działania Powiatowego Urzędu Pracy to ponad 41 366 tysięcy wydatkowanych na rzecz wsparcia dla podmiotów z terenu powiatu ostrowieckiego. Największą liczbę udzielonych pożyczek na ponad 4 tysiące i to jest kwota ponad 20 milionów. Tutaj należy powiedzieć, że większość z tych pożyczek jest oczywiście umorzona już w tej chwili. To co nas bardzo cieszy, bo cieszy fakt, że te działalności są nadal prowadzone. Proszę pamiętać, że my weryfikujemy każde te 3 miesiące od daty otrzymania środków. W każdej formie wsparcia staramy się tutaj monitorować, jak wygląda to utrzymanie. Tutaj warto również zaznaczyć, że nowy rok rozpoczęliśmy kontynuację działań na rzecz tarczy antykryzysowej, czyli te wcześniejsze formy, jak pożyczka, pomoc dla samozatrudnionych, dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników, jak również dla stowarzyszeń, będzie kontynuowane do 10 czerwca. Oznacza to, że podmioty, które do tej pory nie złożyły wniosków, jak najbardziej mogą takie wnioski składać. Ale mamy też nową tarczę, nazywamy ją tarczą branżową, gdzie dla określonej grupy branż taka pomoc już jest w tej chwili wydatkowywana. Tutaj trzeba powiedzieć, że w tej chwili w Powiatowym Urzędzie Pracy takich wniosków dla branży, oczywiście branży z określonych typów, czyli gastronomicznej, kultury szeroko pojętej fizycznej, kultury rozrywki, jest w tej chwili złożonych ponad 150 wniosków, 57 jest prawidłowo sporządzonych i już ponad 240 tysięcy zostało wypłaconych. Robimy to na bieżąco, ale nasza ogromna prośba do wszystkich podmiotów, które składają te wnioski, żeby wnioski były składane przez pracę.gov.pl. Tylko w sposób elektroniczny przyjmujemy wnioski. Wnioski muszą być prawidłowo wypełnione. Jeżeli są błędy, należy je zweryfikować i również przesłać przez pracę.gov.pl. Nie ma możliwości poprawiania wniosków na miejscu, czyli u pracownika doradcy, który takimi wnioskami się zajmuje. Termin składania tych wniosków jest do 31 stycznia, więc wszystkie wnioski w tym czasie powinny być do nas złożone, oczywiście po odpowiednim czasie zweryfikowane i Państwo otrzymujecie na konto kwotę wtedy 5 tysięcy złotych. Trzydziestoczterokilometrowy płot wyrósł na granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Prace zostały wykonane przez Nadleśnictwo Starachowicy i Ostrowiec Świętokrzyski. Inwestycja to efekt nakazu wojewody świętokrzyskiego o budowie ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych, szczególnie dzików roznoszących afrykański pomór świń. W tym przypadku płot ma ograniczyć przemieszczanie się zwierzyny z województwa mazowieckiego i lubelskiego na nasze tereny. Województwo świętokrzyskie do tej pory broni się przed ASF. Mimo że są na naszym terenie i strefy żółte i czerwone, nie wystąpiły jeszcze przypadki tej groźnej choroby trzody chlewnej i dzików, dziko żyjących. Niestety jesteśmy już otoczeni przypadkami tej choroby od strony województwa podkarpackiego, lubelskiego i oczywiście mazowieckiego. Chodzi o to, żeby ustrzec nasze województwo, naszych rolników i duże zakłady mięsne przed ogromnymi stratami gospodarczymi. Ogrodzenie kosztowało około 700 tysięcy złotych wraz z niezbędnymi bramami i furtkami.
Koszty pokryto ze środków Funduszu Leśnego, będącego w dyspozycji dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Łącznie ogrodzenie na terenie dwóch nadleśnictw, nadleśnictwa Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski, ma długość 24 km. Na terenie nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski ma długość 10 km. Przebiega przy granicy z województwem mazowieckim na terenie leśnictwa Bałtów, leśnictwa Jeleniec oraz przez pewien odcinek gruntów niepaństwowych łączących te dwa leśnictwa. Ogrodzenie zostało dodatkowo wzmocnione, by takie zwierzęta jak dziki nie mogły go sforsować. Może dojść do drobnych uszkodzeń przez zwierzęta, ponieważ zwierzęta mają naturalne swoje takie ścieżki przejścia nazywane naturalnymi wagami. Przez pewien czas, zanim się te zwierzęta do tego przystosują, może dochodzić do uszkodzeń, które będziemy naprawiać na bieżąco. Ogrodzenie jest troszeczkę mocniejsze od tych takich standardowych, które stosujemy na terenach leśnych. Jest duże zagęszczenie słupków co 2 metry, jest taka żerć na dole, jest wywinięte w stronę zewnętrzną, żeby zwierzęta nie przechodziły pod nim. W ciągu ogrodzenia zbudowane zostały bramy umożliwiające komunikację pieszą i samochodową. Są łatwe do otwarcia. Ogrodzenie nie jest w pełni szczelne, bo takie być nie może. Jesteśmy przy jednej z bram, takich bram na naszym terenie jest 7, które służą temu, żeby ono nie ograniczało prac gospodarczych i ruchu ludności. Oczywiście w okolicy Sarnówka też jest przerwa w ogrodzeniu około 3 km ze względu na normalne życie i bytowe potrzeby ludności. Jeśli chodzi o te miejsca, gdzie są przerwy, na przykład przy drodze Ostrowiec-Sienno, ta przerwa przy Sarnówku, o tych miejscach poinformowaliśmy koła łowieckie miejscowe, uczulili na tym w tym temacie, żeby strzec tych wolnych przestrzeni. Nadleśnictwo apeluje również do mieszkańców przemieszczających się drogami leśnymi, aby zawsze zamykać te bramy, tak by bariera spełniała swoją funkcję. 7 bram, które znajdują się na naszym terenie, oczywiście są łatwe do otwarcia, zamykane są na skobel. Apelujemy do wszystkich, żeby po otworzeniu tej bramy po prostu ją zamknęli, bo żeby to ogrodzenie służyło temu, czemu ma służyć, czyli profilaktyce przed ASF. Podobne ogrodzenia powstały już nie tylko na terenach leśnych w naszym kraju, ale także w Niemczech. Ma to być, poza odstrzałem chorych dzików, najbardziej skuteczna metoda powstrzymywania zagrożenia, jakim jest afrykański pomór świń. To prawdziwa sensacja. Kolejny były reprezentant Polski dołączył do ostrowieckich wojowników. Jest to niespełna 39-letni Piotr Grabarczyk, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 2015 roku w Katarze, który od 1 stycznia został piłkarzem ręcznym KSZO. W latach 2001-2015 bronił on barw w Vive Kielce, z którą wywalczył 7 tytułów Mistrzów Polski. Z kieleckim klubem uczestniczył w 7 sezonach Ligi Mistrzów. Piłkarz ma również bogaty staż w klubach niemieckich. Piotr Grabarczyk wystąpił w 4 turniejach finałowych Mistrzostw Europy i 2 Mistrzostw Świata. W sumie rozegrał w reprezentacji Polski 111 meczów i zdobył 47 bramek. W czwartek zadebiutował w pierwszym składzie KSZO. Nasi szczypiorniści rozegrali pierwszy mecz sparingowy w ramach przygotowań do nowego sezonu. Na grę w KSZO namówił Piotra jego były kolega z reprezentacji Grzegorz Tkaczyk. Zadzwonił do mnie Grzesio Tkaczyk, który tutaj gra już od początku sezonu. Na drugi dzień zadzwonił pan prezes Karol, tak? No i się potoczyło lawinowo. Łatwo się tak podejmie taką decyzję o wspólnej grze z kolegą byłem? Jeden wieczór wspólnie z żoną porozmawialiśmy o tym, czy jeszcze jestem w stanie zdrowotnie dać radę. No i czemu nie? To fajnie, jak tacy zawodnicy jak pan właśnie dają możliwość nauczenia się chyba młodszym kolegom. Dodaj dużo satysfakcji. Fajnie, chyba, że taki zespół jak KSZO daje taką możliwość takim zawodnikom jak ja, żeby dalej mogli kontynuować jakąś karierę, tak? Siły na ile? Mam nadzieję, że na 60 minut, a dzisiejszy test pokaże, tak? Do rozgrywek ligowych jako pierwsze powróciły w tym roku młode siatkarki SMS-u KSZO. W minioną sobotę przegrały one z Maratonem Krzeszowice 3-0.
Podopieczne Piotra Brodawki przez cały tydzień trenowały w hali KSZO. Niewątpliwie wpłynie to pozytywnie na ich grę. Jak podkreśla trener, ewentualne kolejne zwycięstwa wpłyną pozytywnie na zespół, choć w pierwszych kolejkach przeciwnikami są drużyny z górnej części tabeli. W najbliższej kolejce w sobotę rywalkami siatkarek KSZO będą uczennice SMS-u ze Szczyrku. Na pewno chcemy się utrzymać w lidze, tak, jesteśmy tego blisko. Jeśli osiągniemy ten cel, to na pewno będziemy się pili jak najwyżej. Trenujemy, wszyscy zdrowi, więc z dobrymi nadziejami na kolejne mecze. Czy te ferie pozwoliły Ci trochę dopracować pewnych elementów? Tak, choć w tym pierwszym meczu po nowym roku tego jeszcze nie pokazaliśmy. Był taki mecz, no nie sprzyja nam na pewno przerwa, żadna przerwa nam nie sprzyja. Wypadamy z rytmu, później ciężko nam wrócić do tego. Przed Wami trudni przeciwnicy na początku. Tak, Szczyrk na pewno, wiadomo, jest to zespół z ogromnym potencjałem, ale myślę, że jak się na nich naskoczy mocno, to są do ugryzienia. No a wiadomo, Mysłowice, zespół z czołówki, grający na dobrym, solidnym, stałym poziomie. Oczekujesz, że w tym roku zespół zrobi progres? Znaczące? Zespół robi cały czas progres, tak, to nie można powiedzieć, że nie robi. Robi ten progres, tylko musimy to przełożyć na jakieś wygrane mecze. Jak psychika dziewczyn, jak po świętach one? Myślę, że odpoczęły, są gotowe do walki i do zdobywania punktów.